Hej, mamy słoneczko. Zauważyliście, że mamy przepiękną pogodę ostatnio. No kurczę, tydzień? Nie, w tym tygodniu był taki dzień niedawno, że po prostu było tak zimno, a rano tu w ogóle było... ile to? 3 stopnie były? No, a tu nam się po prostu lato wróciło. Bardzo fajnie, no. Ja stwierdziłam, no jeszcze się trzeba troszeczkę obpawiować, póki jest ciepło, fajnie, wykorzystać ten czas. O, proszę bardzo, tak, idziemy. Mam tu moje lullaby. Wiecie co? Ja wam powiem tak, jedę teraz po dzieciaki i teraz przed wyjściem ja sobie szyłam i załączyłam sobie takie filmy, które które tłumaczą, jak tam działać z algorytmem YouTube'a i tak dalej, jak sobie wyświetlenia poprawić. Wiecie co? Ja tu jestem mało po prostu chodliwym medium. No, ja chyba jestem zbyt specyficzna, żeby mieć dużą oglądalność. Po prostu moja grupa docelowa chyba jest po prostu w mniejszości. Dlatego tym bardziej doceniam każde wasze zaangażowanie w mój kanał. Bo no nie jest to łatwe. Nie jest łatwo się w ten algorytm wbić. Przede wszystkim bardzo trudno jest utrzymać widza. Ja mam czasami takie żółty, co mają po 600 wyświetleń, po 800, ale to są takie... One są coraz częściej, tak? Zgadzam się, one są coraz częściej. No ten film... który nagrałam o Klaudii, on miał bardzo dużo wyświetleń, no ale to jest zupełnie inna sytuacja. To jest sytuacja bardzo ważna i też nie bez powodu napisałam, że to jest pilne w tytule i tak dalej, bo chciałam trafić do jak największej ilości odbiorców, ale celem tego wszystkiego było po prostu realnie pomóc. Natomiast jeśli chodzi o takie treści, takie, wiecie, takie typu treści, którymi chcę się dzielić z wami, tak na zasadzie jakiejś inspiracji, jak żyję, żebyście też mogli coś dla siebie z nich wyciągnąć, to to już jest dużo trudniej. Film, który ja nagrałam, jak narzekałam, pamiętacie? To było pół roku temu, co siedziałam przy Castle pod Monument i to było zatytułowane, że odechciało mi się wszystkiego. No to były wyświetlenia, ale filmy, gdzie ja się z czegoś cieszę, jadę w jakieś piękne miejsca, gdzie pokazuję, jak pracuję, właśnie żeby się podzielić swoją pracą i tak dalej, no to takie malutkie wyświetlenia. No, więc tak sobie uświadomiłam, że ja to dużym kanałem chyba nigdy nie będę. A wiecie, a no trochę mnie to boli, bo jednak po coś to robię, nie? A nie tylko, wiecie, chęć atencji i parcie na szkło, tylko właśnie chęć przekazania się pewnymi treściami, wartościami, to co już wam ostatnio mówiłam, no. Jak tak za każdym razem jakieś filmy oglądam właśnie w jaki sposób pracować na YouTubie, to no ze mną to nie przejdzie, bo ja ani nie chcę dawać jakichś tych, jak one się nazywają, tych takich fejkowych tytułów, takich, zapomniałam zaś jak one się nazywają. Ja nie chcę tego robić, bo ja chcę, żeby mój widz klikał w film dlatego, że go interesuje, a nie dlatego, że ja przeinaczam rzeczywistość. I po prostu piszę tylko dlatego, żeby ktoś to wyświetlił, bo to też nie o to chodzi, bo to się mija z celem. Tak jak mówię, ja nie chcę mieć takich widzów, którzy będą się rzucać na jakąś tanią sensację, powiem o tej taniej sensacji dwa zdania i tak naprawdę i on nie będzie ukontentowany, a ja nie będę miała czystego sumienia, że dzielę się treściami, którymi chcę się dzielić, a nie takimi, które się super klikają, no. No ja to zawsze taka byłam na odwrót, pod wiatr i w ogóle inaczej niż reszta, więc... Ale sobie teraz laurkę wystawiłam, nie? Wyszło na to, że jestem totalną niszą. No ale kurde, coś w tym jest.
to akurat no coś w tym jest, bo tak jak mówię, ja zawsze byłam dziwna, zawsze robiłam wszystko inaczej. No i też, jeśli chodzi o wyświetlenia na mediach społecznościowych, no to idzie w parze z tym moim myśleniem życiowym, czyli niszowe myślenie, niszowe wyświetlenia. O. Dobra, nie wiem jak przyjmiecie to, co ja teraz wam tutaj nagadałam, ale jakoś tak musiałam troszeczkę sobie, nie wiem czy pomarudzić, ale chciałam wam o tym opowiedzieć, z jakich wniosków doszłam, może w ten sposób. No, dobra, idę. Ja idę teraz po tych dzieciach, znaczy ja właściwie to idę po Amadeusza, bo dzisiaj znowu mamy ten dzień, co Amadeusz jest krócej w szkole, znaczy Amadeusz jest normalnie, a Tymon jest dłużej w szkole, bo ma zajęcia, ale Krzysiek jest w domu, bo złapał jakiegoś wirusa, już mu lepiej, więc ja teraz idę po Amadeusza, a Krzysiek pójdzie po Tymona, żebym nie musiała 1000 razy latać, a on się trochę też przewietrzy. W ogóle nie wychodził z domu teraz przez te 2 dni. No, myślę, że już jutro do pracy pójdzie. Mógłby. Mógłby. Posłuchajcie, ja mam taką rutynę codzienną. On mi ją trochę zaburza, no. Ja to jednak lubię być, kiedy oni idą do szkoły, Krzysiek do pracy, a ja mam, wiecie, swój harmonogram dnia po prostu po kolei. Robię tak jak zawsze. No. Teraz, co prawda, jak był Krzysiek, no to trochę jakoś się przyzwyczaiłam do tego, że on jest w tym domu. No ale mówię wam, jednak ja tam sobie po swojemu, jak mi nikt się nie plącze po tym domu. No, dobra, koniec. Rozłączam się. No hej! Ja już tak tradycyjnie łączę się z wami, kiedy idę po dzieciaki do szkoły, ale to jest bardzo wygodna forma, bo łączę przyjemne z pożytecznym. I dzisiaj chcę wam opowiedzieć o tym, co się będzie jutro działo. Tak, będzie się jutro działo. Wy już prawdopodobnie bardzo dobrze wiecie, że utrzymuję tutaj bliski kontakt z bardzo fajnymi ludźmi. Głównie są to kobiety. Choć już i nawet paru panów fajnych poznałam przez ten czas, kiedy się trzymam z dziewczynami tutaj w naszej okolicy. I słuchajcie, jutro Asia, która założyła naszą grupę dziewczyńską tutaj wraz z Anią Podlewską, która jest dietetyczką kliniczną, tak, oczywiście zanim zapomnę, to jest bardzo ważne, odsyłam was na jej media, strony, wszystko, W opisie tego filmu, zajrzyjcie sobie do Ani, a to dlatego, że Ania ma bardzo dużą wiedzę i nie ogranicza się do jedynych, wiecie, słusznych sposobów, tylko po prostu indywidualnie podchodzi do każdej osoby i jej potrzeb. Tyle zdążyłam się dowiedzieć. Ja się dowiem jeszcze więcej na ten temat, ale to jeszcze teraz nie, bo zamierzam się zagłębić w temat, ponieważ rozmawiałam już z Anią i tutaj troszeczkę coś razem podziałamy. Ale to w przyszłości, wyczekujcie. Natomiast jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, Asia i Ania zorganizowały taki prawdziwy, najprawdziwszy babski dzień. A dokładnie jest to kongres, a formalnie jest to nazwane forum. Forum kobiety świadomej. I po prostu będą nas jutro raczyć informacjami na temat zdrowego odżywiania, na temat niekonwencjonalnych sposobów na lepsze życie. Będą też prelegentki, które będą nas zaznajamiały z zagadnieniami związanymi także z kosmetyką, kosmetologią. Naprawdę bardzo dużo będzie wiedzy jutro przekazanej. I wszystkie prelegentki właśnie pochodzą z tego naszego tutaj środowiska. Bardzo się cieszę, że tam będę. Ja do końca nie byłam pewna, czy będę, czy nie będę.
Asia się mnie spytała, czy będę. Ja mówię, że co, nie wiem. Bo to wiecie co, to też zależy od tego, na przykład, czy Krzysiek by jutro szedł do pracy. Ja mu dzisiaj już definitywnie napisałam, żeby jutro nie szedł do pracy, bo ja dzisiaj zadeklarowałam swoją obecność na jutrzejszym wydarzeniu. Bo jak ja sobie tak pomyślałam, i co, mnie miałoby tam nie być? Oczywiście, że będę. Bardzo się cieszę, bo oprócz tego, że będzie wiedza, że będzie rozrywka, będzie kawucha, no to przede wszystkim te relacje. Ja bardzo żyję tymi relacjami i są to bardzo wartościowe relacje, właśnie choćby dlatego, że możemy się razem wymieniać, razem wspierać w pewnych zagadnieniach, razem rozwiązywać problemy większe, mniejsze. Po prostu działamy razem i to mi się bardzo podoba. A więcej to myślę, że Wam pokażę w kolejnym vlogu. Tak zamierzam. Nie wiem, jaka będzie możliwość nagrywania. Nie wiem, jak będę stała czasowo z tym wszystkim, bo będę też skupiona na byciu tam, tak jak zawsze. Ale jeżeli tylko będę miała ku temu możliwość, to Wam zrobię taką rzetelną wideorelację. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. Może mi się też przed kamerą uda porozmawiać z paroma prelegentkami. Bardzo bym chciała. Dlatego naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. A myślałam, że coś za mną jedzie. No, tutaj już się zaczynają gdzieś ludzie za mną zbierać. Inni rodzice zaraz staną się widoczni, którzy też idą po swoje dzieci, dlatego na tym etapie kończę gadać do Was. No i widzimy się na forum kobiety świadomej.